kwietniu bieżącego roku prezesem ZGKiM w Dzierzgoniu został Konrad Bill. Zadanie przed nim stojące to wyciągnięcie spółki z kryzysu. W ostatnich miesiącach kilkukrotnie zmieniali się szefowie miejskiego zakładu. Teraz dla ZGKiM jest ważna stabilizacja i doświadczenie prezesa, od którego zależy kierunek i tempo zmian. Jak informują nas mieszkańcy Dzierzgonia, z tą stabilizacją może być niemały problem. Wszystko za sprawą przeszłości szefa ZGKiM-u. Małgorzata Wojciechowicz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. 25 czerwca 2013 roku Prokuratura Rejonowa w Łomży skierowała do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Konradowi B. Akt oskarżenia związany jest z działalnością Konrada B. w 2010 roku, w 2011 roku, wtedy kiedy pełnił on funkcję prezesa zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Choszcznie. I to wtedy właśnie zawarł on umowę na dzierżawę pojemników na odpady komunalne, przy czym miał mieć świadomość, że ta umowa nie będzie wykonywana. Mimo to pieniądze były uiszczane, wskutek czego od 1 kwietnia 2010 roku do 2 listopada 2011 roku gmina Choszczno podniosła stratę na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Za ten czyn grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. O zaistniałej sytuacji chcieliśmy porozmawiać z Elżbietą Domańską, burmistrz Dzierzgonia. Jednak z racji napiętego grafiku włodarz nie mogła nas przyjąć na rozmowę. Udało nam się jednak zadać pytanie, czy wiedziała o postępowaniu karnym przeciw prezesowi. Po prostu nie wiedziałam. Czyli o karnej przeciwko niej nie informowała. Nie wiedziałam i po prostu zasięgnęliśmy informację o niekaralności. Panie burmistrze, jest to trochę... Dla mnie jest to wielkim zaskoczeniem. Dla burmistrz miało być to wielkie zaskoczenie, jednak zdaniem prezesa władze miasta miały otrzymać wszelkie informacje w tym temacie. Poinformował pan swoich pracodawców o tym, że przeciwko panu toczy się postępowanie w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Oczywiście rozmawiałem o tym. O mojej historii, o mojej sytuacji. Także tutaj z panią burmistrz uprzedziłem. Chociaż na etapie postępowania no, nie wiem, czy musiałem to zrobić, czy nie. No, w każdym razie rozmawiałem o tym. Nie ma przeszkód, jak się toczy postępowanie, nie ma przeszkód przed tym, żeby pracować. Zobaczymy, co będzie dalej w tej sprawie. Szefowa magistratu kilkukrotnie nie kryła zdziwienia naszymi informacjami. Jeżeli macie państwo takie informacje, tak, to proszę mi przekazać, proszę mi właśnie przesłać. Staramy tak? się to zrobić. Proszę mi przesłać na maila, tak? Bo ja sytuacja. Nie mam. Pewne informacje z pewnością miał Piotr Klein, zastępca burmistrza, który 3 kwietnia na swoim profilu na portalu społecznościowym pisał między innymi. Odnosząc się do sensacyjnych informacji z miejscowego forum w Choszcznie dotyczącego nowego prezesa ZGKiM, muszę stwierdzić, że pewne ryzyko zostało podjęte świadomie. Nie ma pewności, czy rewelacje z Choszczna są prawdziwe, czy to gra polityczna. Na potwierdzenie tych rewelacji zajęło kilkanaście minut. Wypowiedź prokuratury już słyszeliśmy, a oto co w sprawie mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie. Konradowi B. zarzuca się popełnienie przestępstwa polegające na spowodowaniu znacznej szkody majątkowej w imieniu gminy Choszczno. Postępowanie rozpoczęło się w roku 2013. Odbyło się kilkanaście rozpraw. Kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 10 czerwca 2015 roku i można spodziewać się, że zostanie wówczas ta rozprawa zakończona, ponieważ do przesłuchania pozostał tylko i wyłącznie jeden świadek. Oskarżony do zarzuconego mu czynu się nie przyznał. Jak zapewnił wiceburmistrz, ryzyko było podjęte świadomie. Miejmy nadzieję, że się opłaci. 10 czerwca prezes zostanie oczyszczony z zarzutów. W przeciwnym razie, zamiast dalszego uzdrawiania, będzie kolejna zamiana na stanowisku prezesa. TV Regionalna 24.pl, TV Malbork, TV Sztum, Żuławy i Mierzeja 24.pl. To my tu kręcimy.